Świat pędzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w historii, i bardzo duża w tym zasługa internetu, który w tej chwili stał się czymś normalnym i gości prawie w każdym domu. Ale nie zawsze tak było. Ja nazywam się Radek Madecki i chciałbym cię zabrać w podróż w czasie. Chciałbym cię zabrać do czasów, w których tej technologii jeszcze nie było, ale powstawała. Chcę ci pokazać, jak to wszystko się zaczęło. Zapraszam. Mamy lata 60. XX wieku. Czas wielu napięć, tzw. Tak zimnej wojny. Rządy wielu państw zastanawiały się, co wydarzyłoby się w sytuacji potencjalnego konfliktu nuklearnego. Zastanawiano się, jak zapewnić ciągłość istnienia państwa, wymiany informacji między najważniejszymi ośrodkami władzy w takiej sytuacji. Potrzebny był jakiś zdecentralizowany system, czyli taki, który nie ma jednego serca, które można zniszczyć, tylko pozwoli na komunikację wielu różnych miejsc niezależnie. Takim projektem było ARPANET, które powstało w Departamencie Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To ja wtedy pomyślał, że za 50 lat to samo narzędzie będzie służyło do oglądania zdjęć kotków i tańczących ludzi. To był rządowy projekt, było też kilka innych prywatnych, ale skupimy się na tym. To on właśnie jest tym, co później ewoluowało w Internet który znamy. Dyrektorem w tym projekcie był Robert Taylor, pochodzący z Teksasu. Teraz taka ciekawostka, to były czasy, kiedy tak naprawdę technologia informacyjna nie była jeszcze na tyle rozwinięta, żeby były stricte studia informatyczne, bo to wszystko dopiero powstawało, ale Robert nie miał wykształcenia stricte inżynierskiego. Studiował psychologię eksperymentalną, później też taką standardową psychologię. Uczył się jednak również matematyki. Połączenie właśnie tych dwóch pasji sprawiło, że poszedł w kierunku Tworzenia takich systemów. Ale niech to jest inspiracja dla osób, które właśnie zastanawiają się, czy przychodząc z kompletnie innej branży, jaką na pewno jest psychologia, czy księgowość, geotezja, czy jest dla Was miejsce w branży IT. Jest, i tak naprawdę to doświadczenie z innych branży tylko Was wzbogaca i zespoły, do których dołączycie. Więc niech Robert Taylor Was zainspiruje. Nad czym tak naprawdę pracował Robert Taylor? Jakie było zadanie jego zespołu w arpanet I głównym celem było zdefiniowanie takich kluczowych zasad, na bazie których będzie później funkcjonował internet. I wszystko sprowadzało się do takiej koncepcji przekazywania pakietów danych. Efektem tych prac był internet protocol, który ukazał się w 1974 roku. I był to oficjalny dokument, który opisywał, jak działają dwa główne mechanizmy Adresowanie i routing. Adresowanie można bardzo łatwo zrozumieć, bo... Odnosi się do właściwie tego samego, co spotykamy na co dzień. Wiemy, że jeżeli udamy się pod konkretny adres, to możemy spodziewać się jakiegoś konkretnego budynku z jakimiś konkretnymi informacjami, z jakimiś konkretnymi ludźmi. No i podobnie jest z internetem. Żeby trafić jakieś konkretne miejsce, żeby pobrać jakieś informacje z danego miejsca, żeby wysłać jakieś informacje do danego miejsca i do definiowanie takiego adresu używamy standardu zdefiniowanego w tym protokole IP. Obecnie korzystamy z dwóch standardów w wersji czwartej bardziej popularny e, tak z widzenia oraz e, nowszy standard e, wersja szósta, która powstała będzie, kiedy urządzeń w internecie przybyło na tyle dużo, że pula adresów tego wcześniejszego po prostu już się wyczerpywała, więc teraz stopniowo może migrować na ten nowszy adres, ale wersja 4 cały czas obowiązuje. Routing jest troszeczkę bardziej skomplikowaną rzeczą, chociaż też nie bardzo, bo też możemy zrobić porównanie do takiej rzeczy z codziennego, normalnego, prawdziwego życia. Routing odnosi się do transferu informacji w sieci. Cały ten internet, protokół opierał się o koncepcję pakietów, które są wysyłane z komputera do komputera, z jakiegoś urządzenia do urządzenia. No i te pakiety, żeby mogły trafić do urządzenia docelowego, muszą w jakiś sposób być odpowiednio przekazywane przez te pośredniczące w tej podróży urządzenia. To jest trochę jak z paczką. Może być wysłana na przykład z magazynu w Holandii, ale wcześniej, nim trafia tego magazynu, musiała odbyć drogę ze Stanów, gdzie została wyprodukowana, a może z Chin. I później trafiając do tego magazynu w Holandii, może trafić dalej gdzieś na jakieś inne, pomniejsze magazyny w Europie. Z tych mniejszych magazynów może trafić do sklepu, który to sklep z kolei może to spakować, dać kurierowi, który swoim samochodem przewiezie to do twojego domu. I bardzo podobnie wygląda to właśnie po stronie e, internetu. Ty, jako użytkownik komputera albo telefonu, albo jakiegokolwiek innego urządzenia podłączonego do internetu, wysyłasz jakiś pakiet informacji, taką paczkę, przekazujesz ją takiemu pierwszemu kurierowi, czyli twojemu e, routerowi, jakiemuś urządzeniu sieciowemu. Ono przekazuje je dalej do jakiejś osiedlowej sieci, miejskiej. Przechodzi to przez jakiś serwer, który dalej wie, dokąd właśnie ma kierować tą paczkę oczywiście za pomocą adresu IP. I taka paczka, ta lista pakietów, ich jest zwykle bardzo dużo, bo tak naprawdę w jednym pakiecie zbyt wiele informacji nie można wysłać, finalnie trafia na przykład za ocean, po drodze mijając wiele różnych urządzeń. Więc to w jaki sposób one są przekazywane, jak są przechowywane informacje o tym urządzeniu docelowym, właśnie zawiera się w koncepcji routingu. Szybka ciekawostka o Polaku, który miał wpływ na to, jak wygląda w tej chwili Internet. Chyba wszyscy robimy słuchać takich historii o, o rodakach, którzy zrobili coś wielkiego. On co prawda nie pracował stricte w Arpanecie, tylko w innej prywatnej firmie, która rozwijała podobne rozwiązania, i później jej rozwiązania były częściowo wykorzystane w Arpanecie. I liderem takiego projektu był Paul Baran urodzony w 1926 roku w Grodnie. Co prawda mieszka tam tylko dwa lata i ewidentnie nie ma polskiego imienia, ale stwierdziłem, że może zainteresuje cię taka ciekawostka. Czym w ogóle był ten internet wtedy? Bo powiedziałem teraz, że był tam jakiś protokół, definiował adresowanie, mówił czym jest routing, tylko jak to w ogóle działało? Jak ktoś mógł korzystać z internetu? No, nie był to ewidentnie taki internet, jaki znamy teraz, czyli że wchodzimy sobie w jakąś przeglądarkę, wpisujemy adres i widzimy jakąś treść w ogóle bardzo rozbudowaną graficznie, z kolorami i zdjęciami. Tak naprawdę to chodziło o jakąś podstawową wymianę informacji, to wyglądało trochę jak SMS, a nie jakieś złożone strony internetowe. Pierwsza strona internetowa na pewno nie złożona powstała w 1993 roku w czyli u nas w Europie. I pierwsza strona internetowa mówiła tak naprawdę trochę o sobie, czyli o tym, czym jest internet, pokazywała jakieś podstawowe możliwości. Było takim demem. I teraz, po co w ogóle opowiadam tą historię internetu, zamiast przejść od razu do nauki? Chciałem przez to powiedzieć, że ta historia jest bardzo długa i bardzo dużo rzeczy się wydarzyło w międzyczasie, ale jeszcze się nie skończyła. Tak naprawdę co chwilę widzimy jakieś wysyp niesamowitych technologii, które pozwalają nam wejść na jeszcze wyższy poziom. W tej chwili narzędzia AI sprawiają, że tworzenie stron internetowych jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej i można się skupić tak naprawdę na tych najprzyjemniejszych rzeczach, gdzie osobiście uważam, że nie odbiorą one pracy programistom, tylko będą właśnie naszym wsparciem. Mówię do temu, że ten pociąg jeszcze nie odjechał. Czasami widzi się jakieś takie informacje typu właśnie, że jest już przesyt ludzi na rynku IT, że nie ma co tam wchodzić. Moim zdaniem to jest takie narzekanie. Rynek IT oczywiście dojrzał i teraz jest trochę trudniej się dostać niż kiedyś, szczególnie że mamy kryzys, ale to nie będzie trwać wiecznie. Projektów jest masa, tak samo jak kryzysy i wzrosty gospodarcze mają swoje cykle, tak samo wróci to Eldorado i żeby załapać się znowu na ten pozytywny moment, to warto zacząć się uczyć już teraz. Więc ten pociąg jeszcze nie odjechał, ale też wiecznie stać na stacji nie będzie. Więc zachęcam Cię do tego, żeby się zmotywować i zacząć naukę od teraz. A za jakiś czas może spotkamy się w pracy i zbijemy piątkę i będziemy pracować nad jakimś wspólnym kodem. Możesz być częścią tej jakby dalszej historii internetu, która dopiero się będzie pisać.